Witajcie kochani, wraca seria Kuchnia Michała. Tak sobie postanowiłem, tu widać moje ręce z cieniami, aha, jak fajnie. Tak sobie postanowiłem, że od czasu do czasu jednak będę wam nagrywał coś przesympatycznie miłego w gotowaniu. Czekajcie, zobaczę sobie jak obraz wygląda, bo ja w ogóle jestem sam sobie monterem. Nawet dobrze. Na początku, co dzisiaj będziemy robić? Proszę Państwa, będziemy robić pastisio. To jest taka potrawa grecka, ale sobie ujebałem ten piec farbą, nieważne. To jest taka Czekajcie, nagram to kurwa jeszcze raz, bo nie wyszło. Witam czule i serdecznie, moi drodzy mili widzowie. Wraca Kuchnia Michała, bo tak sobie Michał, czyli Mike, czyli ja postanowił, że od czasu do czasu jednak nadal będę wam nagrywał coś z gotowania. Trochę mi, wiecie co, z to nagrywanie z gotowaniem umknęło, ta seria, bo nie było czasu. No. A dzisiaj mamy potrawę kuchni greckiej, moją jedną z ulubionych, nazywa się pastisio. W tle mamy grecką muzykę, a w dłoni mamy wino, niestety angielskie, bo greckiego nie było w Lidl. Ale białe, wasze zdrowie tak w ogóle, bardzo dobrze schłodzone, super. Więc zabieramy się za gotowanie, a najpierw przygotowanie do gotowania, czyli omówienie składników. Pastisio to jest taka potrawa, taka zapiekanka makaronowo-mięsna z serem grecka, z całym, że tak powiem, ornamentem przypraw greckich i nie tylko. Do tego będzie nam potrzebne mięso mielone. Tu mam kilogram, ja zużyję połowę, to jest mięso mielone, ja używam jagnięciny akurat. Można używać wołowiny, można używać wieprzowiny, jak kto woli, tylko proszę pamiętać o tym, że jest różnica w obróbce termicznej podanych mięs. Chociaż to nie ma w zasadzie większego znaczenia, bo mięso będzie użyte w sosie. Jedna marchewa, jedna cebula biała, jedna cebula czerwona. To jest taki mój wymysł akurat, ta czerwona cebula i czosnek. Tu jest cała główka, ale zużyję pewnie ze cztery ząbki. To są produkty, które są na dzień dobry, a na potem będzie... Będą pomidory z puszki, takie już porąbane. Będzie potrzebny nam jogurt naturalny. Ja akurat użyję sobie jeszcze czerwonego klasycznego pesto do dodania do sosu, ale to są moje wariacje, bo jak idąc przez książkę kucharską, czy znajdziecie sobie przepis na pastisio w internecie gdzieś, to pewnie każdy będzie to troszeczkę inaczej robił, a ja swoją kuchnię, że tak powiem, czyli to jak gotuję, ewoluuje u mnie o różne rzeczy. Zresztą pokażę wam to w trakcie gotowania, jakie zmiany poczyniłem w tradycyjnej kuchni greckiej. Tutaj przy okazji chciałem też pogadać o tym, bo często widzowie mnie pytają o ceny, o produktów w Wielkiej Brytanii, o jakość. Ja nakupiłem sobie na tą okazję przypraw, które będą mi potrzebne, które mi się już pokończyły dawno, bo dawno nie robiłem nic greckiego. Na przykład zmielona kolendra. Taka firma East End, dla tych, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, to polecam naprawdę gorąco. To jest firma, która w ogóle powstała kilka lat temu. Jak przyjechałem do Wielkiej Brytanii, to jej jeszcze nie było, a potem jakoś dwa lata później nagle taki wybuch promocji. Ja wiem, że oni mają swoją fabrykę produkcyjną w Birmingham też, między innymi. Produkują świetne przyprawy, świetnej jakości i przede wszystkim w bardzo dobrej cenie. Słuchajcie, to jest kolendra mielona 100 gramów za 99 pensów, czyli za funta, czyli za 5 zł. Sobie z ciekawości przejrzałem na przykład ceny w internecie, ceny przypraw kamisa w Polsce i 10 gram kosztuje 3 zł. 10 gram mielonej kolendry kosztuje 3 zł. A przyznam szczerze, że kupuję w polskim sklepie. Czasami mi się zdarzało kupować polskie przyprawy, na przykład majeranek czy pieprz i w porównaniu z majerankiem czy pieprzem z East Endu niestety no, wysiadają w przedbiegach. To nawet prawdopodobnie nie leżało nigdy koło majeranku ani po kolendry, to co Hamis produkuje. Taka antyreklama trochę, ale no niestety tak jest. Bo to są przyprawy, które będą nam potrzebne, czyli kolendra zmielona. Jeżeli ktoś ma dostęp do kolendry tych w kuleczkach, takiej niezmielonej, też można dodać, tylko to potem trzeba wydłubywać z zębów, więc proponuję wam mieloną. Cynamon sproszkowany, 89 pi, proszę bardzo, też za 100 gramów. 89 pi, no to sobie policzcie, ile to jest na złotówki. Sproszkowana gałka muszkatłowa. Właśnie miałem dzisiaj zagwozdkę latając po sklepach, bo we wszystkich sklepach, w których były przyprawy, były gałka muszkatłowa w tych kulkach. Ja mówię, kuźwa, przecież nie będę tego tar na tarce. I znalazłem sproszkowaną, też z East Endu, funt 79, prawie 2 funty. Dosyć drogie, no ale, znaczy dosyć drogie, w sensie jak na przyprawy, no jest to cena wyższa niż normalna. Będzie nam potrzebna pietruszka zielona. Ja nie kupiłem zielonej pietruszki naciowej takiej, dlatego że była zwiędnięta, proszę Państwa, przykro mi. Była zwiędnięta i nie chciałem jej brać. Kupiłem za to sproszkowaną za
tu jest 60 gram za też za funta. Ona jest bardzo dobrej jakości, to jest z kolei firma Jekta, to jest firma z Iranu. I to tu mam jeszcze dwie inne przyprawy z Iranu. Też za wszystkie po funta. Oregano, którego też jest 60 gram, taka duża paka, za funta, czyli za 5 zł. Powiem wam tak, że zapach i konsystencja tych przypraw, konsystencja w sensie jakość tych przypraw jest niesamowita. Te zioła naprawdę pachną. Otwierając takie opakowanie, w całej kuchni natychmiast unosi się bardzo intensywny zapach, na przykład oregano czy bazylii, bo też mam bazylię, też z tej firmy Jekta, też 60 gram, też za funta. I to sobie kupiłem właśnie po to, żeby dodawać do mojego pasticio. A pasticio się robi etapami. Pierwszy etap, jak mówiłem, jest to zapiekanka makaronowa z sosem mięsnym i serem. Pierwszy etap, który będzie, to będzie gotowanie sosu. Takiego właśnie na bazie mięsa, przypraw, tej potartej marchewki, cebuli, czosnku i pomidorów oczywiście. A kolejnym etapem będzie makaron. Wymieszanie to wszystko, zresztą pokażę wam po kolei, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, pieprz, ground black pepper jest 100 gramów za 2 funty. A pieprz po prostu jest tak intensywny, że hej. Jeszcze do tego będzie nam potrzebny ser. Tutaj akurat kupiłem grecki, mi się udało dostać, słuchajcie, grecki serek feta. Będzie nam potrzebny do sosu. Masełko klarowane będzie nam potrzebne, proszę bardzo, takie o. Będzie nam potrzebna sól. Jogurt już wymieniałem? Wymieniałem chyba, tak? I jeszcze będzie ser żółty, ale... Aha, bo jeszcze go muszę potrzeć. Będzie potrzebny potarty ser żółty do tej naszej zapiekanki. I to by było na tyle na dzień dobry, więc ja się zabieram teraz za siekanie cebuli, tarcie marchewki i siekanie czosnku. I wrócę do was, jak już to będzie wszystko gotowe, i potrę ser przy okazji i wtedy zaczniemy gotowanie. Czyli wracam za sekundę tak naprawdę. No więc moi drodzy, jeszcze raz, zanim przystąpię do gotowania, przypominam, co nam jest potrzebne. Już sobie przygotowałem wszystko, tak jak mówiłem. Czyli tu mam... O, grecka muzyka mi się skończyła, ale to za chwilę sobie włączymy. Marchewkę, którą wam pokazywałem, zapomniałem dodać o koperku. Koperek też jest ważny. Zresztą składniki na samym... Pod filmem znajdziecie wszystkie składniki, cały przepis opisany, więc też będziecie mogli śledzić. Bo ja sobie maksymalnie ułatwiam życie. Więc mam taki blenderek specjalny, w którym miksuję sobie wszystko. I tą marchewkę razem z koperkiem zmiksowałem, żeby zamiast trzeć na tarce i się męczyć, to po prostu sobie zmiksowałem, bo brzm, brzm i było gotowe. To samo stało się z dwoma cebulami, tą cebulą czerwoną i cebulą białą. Też zostały zmiksowane w blenderze. Ser potarłem, nie miksowałem w blenderze, potarłem ser. To jest owczy ser. Ja kupuję taki ser, on się nazywa kaszkawał, to jest bułgarski ser owczy. Kosztuje 2 funty 49 pensów w takim lokalnym sklepie. Mięso nadal tu jest, połowę z niego tylko użyję, dlatego że druga połowa pójdzie na moi drodzy, taki specjalny też przepis, który sobie zrobię już dzisiaj przy okazji, bo jest dosyć podobny do zrobienia, w sensie nie będzie to zapiekanka, tylko kotleciki, a właściwie takie kiełbaski, to się nazywa Suzukakia. I to są takie kiełbaski, one są nazywane tu akurat w tej książce kucharskiej, którą mam w ręce, nazywane kiełbaski smyrneńskie w sosie pomidorowym. To są takie kiełbaski, no. Kotlety mielone, może inaczej, to będzie trochę podobne do kotletów mielonych, zresztą wam pokażę w kolejnym filmiku. Kotlety mielone, tyle że zamiast ukleić takie, prawda, okrągłe kotlety, to będziemy robić takie kiełbaski. Do tego będzie nam, akurat do tych kiełbasek posłuży nam ryż i ryż wymieszam po ugotowaniu z groszkiem takim z puszki. Ryż z groszkiem, bardzo dobra rzecz, też grecka, bardzo, bardzo. Więc jak już mówiłem, przyprawy są, one wszystkie będą wymienione. Ja się zabieram w tej chwili, aha, zapomniałem dodać, że jeszcze będziemy 2 jajka potrzebować. Tu mamy to jedno, a to jest drugie. No więc ja się zabieram za gotowanie, więc możecie sobie to teraz poobserwować przez chwilę jakąś. Grecka muzyka już jest, znowu wróciła do nas, a ja wracam do was z garnkiem. To jest ten garnek teflonowy, proponuję teflonowy właśnie do zrobienia sosu. Garek z historią, 37-letnią już w tej chwili. 90 tysięcy. No, 37-letnia historia garnka, ten garnek moja mama dostała w prezencie od przyjaciółki, która mieszkała wtedy na Węgrzech. To był, no, początek lat 80. i to był garnek w ogóle szybkowar, tylko w międzyczasie tam w połowie powiedzmy jego żywota, czyli jak po 15 latach pokrywka z oszczelką się rozpierdoliły, więc został tego garnek. Ale garnek jest świetny, jest ciężki przede wszystkim, to jest ważne, i bardzo ładnie się rozgrzewa. To znaczy trzeba go mocno rozgrzać, a on i tak fajnie tak tą temperaturą obraca i kumuluje. Co robimy? A no, włączamy sobie piecyk. Będzie się włączał? Będzie się włączał, a ja będę... A nie, jeszcze.
tu trzeba włączyć. Takie zabezpieczenia angielskie, absurdy angielskie. Trzeba po prostu wszystko w kontaktach powłączać, żeby się włączyło tu coś. No to nawet dobrze. Oliwa. Oliwa bardzo sprawiedliwa, ale tej oliwy tylko trochę. Dlatego, że dominującym tłuszczem, nad którym będziemy... Kto mi to wydał? Dominującym tłuszczem, którym będziemy operować, będzie... Czekajcie, spiszę trochę muzykę. Muza jest fajna, ale żeby nie, że tak powiem, nie przytłaczała mojego przeuroczego głosu, który będzie wam opowiadał o tym, co dodajemy następnie jako tłuszczyk. Tłuszczyk, po śląsku dodajemy go. Jako tłuszczyk dodajemy masełka klarowanego. Celowo dodaję najpierw oliwy, lub możecie dodać jakiegoś oleju. A nie samo masło, żeby masło się nie paliło, czy klarowane, czy zwykłe, żeby się nie paliło, jak się wymiesza z innym tłuszczem. To jest po prostu... Mamy gwarancję, że nie przypali nam się aż tak szybko, jakbyśmy chcieli. No to teraz musimy czekać, aż to się rozgrzeje i wtedy wrzucę cebulę, tak? Cebula zmiksowana z czosnkiem. Dwie cebule, powtarzam, będę się powtarzał. Dwie cebule, moi drodzy, jedna biała, druga czerwona. Możecie sobie dwie białe zastosować, możecie sobie jedną cebulę zastosować. To już zależy od was. Ja akurat dwie cebule na pół kilograma mięsa będę stosował. Z czterema ząbkami czosnku. Dobrze, wrzucę to już. To jest taka papka. Wiem, niektórzy lubią siekaną cebulę, a ja wam powiedziałem, ja jestem leniem i ja bardzo lubię sobie ułatwiać życie w każdy możliwy sposób, jak tylko się da. Między innymi właśnie miksując wszystko zamiast w blenderku, zamiast trzeć to na tarce. Nie no, żeby mi nie było, mam tarkę, proszę bardzo, mam. Tylko nie chce mi się trzeć, bo jestem leniem, no. Jak jesteście leniami, a lubicie dobrze zjeść, to róbcie to co ja, po prostu. No, na piątkę sobie nastawiłem, więc będzie się szybko nam tutaj cebula obsmażała. I bardzo dobrze. To się właściwie taka papkobrejka zrobi. A potem będę, jak wrzucę tylko mięso, to będę wam pokazywał, jak przygotowywuję, bo do tego musi być taki sos serowo-jogurtowo-śmietanowy, taki no, jogurt naturalny właśnie w tym celu, że... I na rozgrzewającą się cebulę dodaję mięso mielone. Takie trzeba tutaj łychą rozdrobić. Wymieszać z tą cebulą. Niech ono się dalej obsmaża na tej samej temperaturze. Potem skręcamy na standardową trójeczkę, czyli niech sobie pyka można przykryć, bo to mięso się musi właściwie nie tyle usmażyć, co udusić. I od razu już na dzień dobry teraz dodaję marchewkę z tym koperkiem, którą zmiksowałem, żeby się dusiła razem z tym mięsem, a przyprawy za chwilę, więc na chwilę musicie to oddusić. Ja, wiecie co, nie będę wam podawał konkretnego czasu, bo mnie jest trudno, zwłaszcza, że każdy ma inną kuchenkę. Ja to duszę tak długo, aż widzę, że mięso się zaczyna robić po prostu, nie jest już surowe, wiecie o co chodzi, że robi się już takie ścięte. Wtedy będę dodawał przyprawy. Tak też zrobię. Poczekajmy chwilę, aż się udusi. No, grecka muzyka szaleje. Mój sos pomału też szaleje. Co robię? Już mięso jest, jak widzicie zresztą, nie jest surowe. Więc zaczynamy szaleństwo z przyprawami, moi drodzy. Ja sobie celowo zostawiłem je zamknięte, żeby sobie je właśnie pootwierać. Teraz potem będę przesypywał do słoików. Ja w ogóle, czekajcie, znowu ściszę tą muzykę, bo ja sobie tu w międzyczasie wszystko przygotowywuję. To nie jest tak, że ja gotuję z wami na bieżąco, tylko pewne procesy skracam. To znaczy na przykład jak się to mięso dusi 10 minut, to nie będę wam kazał oglądać 10 minut duszenia się mięsa, bo to bez sensu jest. Efekt i poszczególne etapy to jest to, co najistotniejsze. Ja jestem Ślązakiem, więc ja jestem praktyczny. Ja sobie zbieram słoiki po różnych produktach i do tych słoików sobie potem przesypuję przyprawy. Wycinam sobie nożyczkami nazwę przyprawy, przyklejam taśmą klejącą, taki grzeczny jestem, no. Tak sobie to robię. Gałka, muszka, tłowa. Chodź tu, kochanie, odetniemy się. I słuchajcie, przepraszam z góry za jedną rzecz. Ja nie podam wam gramatur, ja sypię na oko. Po prostu na oko sypię. Nawet trochę mi się wsypało. Proszę bardzo, jest. Cynamon. No mogę podawać w łyżeczkach, no ale to... Ja mówię, no ja sypię na oko, no. Cynamonu nasypałem. Jak się nasypie, tak jest i tyle. I dobrze z tym.
wymieszam, o jak pachnie ten cynamon, ja pierdzielę. Mówię wam, te przyprawy naprawdę są tak wysokiej jakości. I no może nie są najtańszymi przyprawami, w sensie można kupić za 30 pensów woreczek 100-gramowy kolendry czy cynamonu w Aździe, czy w Tesco, czy gdzieś, ale to nie jest to. Tu za funta mamy 100 gramów naprawdę fajnej przyprawy. Tu jest, to jest kolendra, ziarna kolendry zmielonej, też bardzo istotna przyprawa i dosyć często stosowana w kuchni greckiej, więc jak ktoś chce być grecko kucharzący, to niech się lepiej zaopatrzy w tego typu przyprawy. Dobra, to mamy. Czyli w sumie tak, mamy dodany cynamon, mamy dodany gałkę muszkatłową, mamy dodaną kolendrę. Resztę ziół będę dodawał później, jeszcze tylko. Tylko z tym pieprzem, żebyśmy nie przesadzili. Pieprz nie teraz, pieprz dodamy potem. Ja też muszę myśleć, kochani, to nie jest tak. Ja jestem amator, ja lubię swoją amatorszczyznę. Pomidorki dodajemy, skręcamy temperaturkę, bo była na 3, teraz zrobiłem na 4. Proszę bardzo. Pomidorki z pusi. A te pomidorki z pusi to one są po to tylko, żeby się udusiło mięsko z pomidorkami, bo będę dodawał jeszcze, tu mam już otwartą, z Lidla tomato passata, to jest taki przecier pomidorowy, on jest bardzo płynny, to nie jest przecier taki koncentrat 30%, tylko on jest rzadszy. Ten sos, a to też wam powtórzę, to jak będę już robił zapiekankę, w sensie przygotowywał, sos robię zawsze bardzo rzadki, znaczy bardzo rzadki, taki rzadszy niż bym podawał na talerz na makaron, dlatego że on się będzie wymieszał, ja go wymieszam z makaronem w naczyniu żaroodpornym, a makaron będzie ugotowany na zasadzie na pół ugotowany, znaczy on będzie częściowo twardy, żeby nie był całkiem ugotowany, a tą wodę, która i te płyny, ciecze, które będą w sosie, będą wpite potem przez makaron, znaczy reszta tych płynów będzie wpita przez makaron, który będzie się już z nimi piekł. Więc teraz zostawmy to chwilę, niech się pogotuje. Niech się podusi. No i będziemy gotować makaron. Kolejny etap. I na tym etapie sos, proszę bardzo, już tam coraz bardziej gęstnieje. Na tym etapie dodajemy tego przecieru pomidorowego w płynie. Ja sobie tak wywalam z kartonu. Tak to wygląda. A jeszcze dodam trochę wody. Wypłuczę ten kartonik w środku, bo ten sos tam jeszcze został. Żeby on był taki bardziej wodnity, o, w ten sposób. Tak, teraz zamieszamy. Nie przejmujcie się, jeżeli ten sos będzie trochę rzadszy, dlatego że tak jak mówię, makaron będzie niedogotowany, więc ten makaron w trakcie pieczenia jako zapiekanka już wpije resztę tej wody i zostanie faktycznie tylko... czekajcie, tu trzeba sól dodać. No i teraz jesteśmy... Teraz jesteśmy na etapie grzecznego. Już sobie przesypałem, słuchajcie, do słoiczków cynamon i gałkę muszkatłową. Jeszcze tylko nakleję etykietkę na chwilę, bo nie chciałem się w tej chwili w to angażować specjalnie. Ze względu na to, że tu mi pyka. Pieprz, słuchajcie, ten pieprz jest niesamowity. Pieprz jest po prostu rewelacyjny, tego pieprzu też tak. Ja sypiąc na oko mogę powiedzieć, że wysypałem właśnie jedną łyżeczkę taką, łyżeczkę trochę winka, żeby nam się lepiej gotował, łyżeczkę do herbaty taką, taka ilość pieprzu poszła. Tej gałki muszkatłowej cynamonu możecie dać więcej, będzie intensywniejszy smak, intensywniejszy zapach też, to jest bardzo ważne. Potem jak się podgrzewa gdzieś, na przykład w pracy podgrzewam na przerwie w kantynie jakieś moje potrawy, to się zapach unosi po prostu po połowie zakładu. I ludzie z biura przychodzą się pytać, kto takie rzeczy sobie zamówił i gdzie, a ja mówię, no ja sobie nie zamówiłem, sobie ugotowałem. Bazylia. Bazylia zostawimy sobie na koniec. Pietruszka. Pietruszka suszona, bardzo ważna na tym etapie gotowania. Bazylię i oregano zostawiamy na sam koniec. Jak już w zasadzie zdejmiemy z gazu, a tej pietruchy to nasypię dużo, jak już zdejmiemy z gazu sos, już nie będzie się gotował, wtedy dodam oregano i bazylii i one będą sobie
One się rozejdą w temperaturze, natomiast nie, już nie będą gotowane. Chodzi o to, żeby nie gotować. Zwłaszcza bazylii z oregano rano razem. Z niewiadomych przyczyn te dwie przyprawy, jak są razem gotowane w tym samym czasie, to powodują, że potrawa zaczyna być gorzka. Nie wiem czemu. No, i to zaczyna nabierać smaku. Haha, zapachu też. Szkoda, że przez YouTube'a nie można zapachów przesłać. I jeszcze jedna rzecz, którą do sosu dodam, to jest wspomniane przeze mnie wcześniej klasyczne pesto czerwone. Do nabycia w każdym lokalnym supermarkecie typu Tesco w Anglii, a w Polsce to nie mam zielonego pojęcia. Dodaję to pesto, dwie łyżeczki mi wystarczą w zupełności. Czekajcie, bo tu mi ciecze. Obliżę łyżkę. No nie wolno oblizywać łyżki publicznie. Ostatnia koleżanka mi zwróciła uwagę, Michael, jak ty możesz gotować i oblizywać łyżkę? Przecież to jest niesmaczne. Jak to jest niesmaczne, skoro jest smaczne, to tego oblizuję łyżkę. Mówi Michael. Takie rzeczy. No i to pesto sobie dodałem. Teraz wymieszam, żeby przeszło. Ja też do takich greckich sosów, zwłaszcza pod zapiekanki, dodaję jest taki, no nie mam w domu, bo się skończył, dodaję jest taki sos węgierski, nazywa się ajwar. To jest przecier pomidorowo-paprykowy. Świetna rzecz, powiem wam, do dodania. No ale dobra, teraz zabieramy się za makaron. I wstawiam tu, już sos jest, już dodałem bazylii i oregano. Po dwie łyżeczki każdej z nich, już będę sobie, dobrze, już będę odmierzał. Po dwie łyżeczki każdej z tych przypraw i wymieszałem, ale już nie gotujący się. Wstawiłem wodę na makaron, dodałem łyżkę soli, tylko że ja używam tej soli różowej, himalajskiej tak zwanej, więc no jak tam wolicie, unikajcie jednak tej białej soli, ja stosuję tą himalajską. Kochani, no i woda się gotuje. Makaron zili. I mówiąc krótko, świderki nasze. Ja akurat takiego używam, chociaż do pastizio w Grecji. Sami Grecy zazwyczaj używają makaronu spaghetti. Tego greckiego spaghetti, on jest taki grubszy trochę. Sypuję na oko, to jest kilogramowe opakowanie, więc poszło połowa, więc pół kilo. Tego makaronu będzie w cholerę trochę. Ale nic to nie zmarnuje się, niech się gotuje. Woda jest osolona i dodana jest łyżeczka oliwy. Łyżeczka, no chlupłem oliwą. Aby się. Nie wiem dlaczego w sumie się tą oliwę wlewa do wody. Podobno, żeby się makaron nie sklejał, ale ja osobiście zauważyłem, że chyba nie ma różnicy między tym, jak gotuję bez oliwy i z oliwą. Ale dobra, żeby standardom było zadość, to wlałem, no niech będzie, nie? Że Jakubowski nie jest taki. A ja sobie teraz zabieram za sosik do polewania zapiekanki z góry i przy okazji włączę piekarnik, żeby już się nagrzewał. No i jest, moi drodzy, makaron ugotowany. Sos też już jest, no w sumie trochę przestudzony. Wodnisty? A jakże? Nawet sobie tutaj lekko teraz będzie pykał z jednej strony, bo jest jeszcze rozgrzany palnik po gotowaniu się makaronu. Co ja robię, moi drodzy? Oprócz oblizywania łyżki. Ale i tak tylko ja to będę jadł, bo nikogo więcej w domu nie ma, poza Hiltonem. A on takich rzeczy nie je. Ja wpierdam, generalnie, może inaczej. Sama idea pastizio polega na tym, że do naczynia żaroodpornego, już wam pokazuję, jak on wygląda, w moim przypadku, do takiego naczynia żaroodpornego, wkłada się warstwami sos, makaron. Taka grecka lasagna to jest. Ale jak się wkłada sos, makaron, to nawet jak się potem przeleje to tym właśnie sosem serowym i dosypie sera na górę, to się zapiecze, to i tak jak się to wyciąga, to się rozpierdala. A żeby się nie rozpierdalało, to ja taki mam pomysł, ja po prostu wsypuję cały makaron, który mam ugotowany, do garnka z sosem i go mieszam. On się połączy, ten makaron jest ugotowany al dente, czyli tak jest lekko twardawy. Trzeba go dobrze wymieszać. On w trakcie pieczenia się, już mówiłem to chyba trzykrotnie, powiem po raz 57, że on wpije resztę tych płynów. I teraz co? Zobaczcie, co mam. Mam więcej sosu niż makaronu i robię prosty myk. Dla tych wszystkich, którzy się tam spinają przepisami, że a, bo to trzeba zrobić tak, mi nie wyszło, bo nie ten. Dosypuję suchego makaronu, nieugotowanego, troszeczkę. On też się ugotuje w trakcie zapiekania i wpije resztę płynów, powodując, że ta masa będzie zwarta i gotowa. I się
proporcjonalnie o około 30%, jak mniej więcej, zmniejszy ilość sosu w sosie. I to sobie tak wymieszamy i teraz będę przekładał do naczynka żaroodpornego, ale zanim to zrobię, to jeszcze pokażę Wam myk. Będę robić sos. Znaczy ten, który się przykrywa, jak kołderką przepięknie, całość naszej zapiekanki. Dwa jaja. Najpierw do filiżanki. Powąchać, czy nie jebią z bułkiem. Nie jebią z bułkiem, więc wlewamy. Następnie dodajemy... Czekajcie, gdzie są moje nożyce? Nożyce Wam szczęścia. Nożyce szczęścia. Bo do tego, to jest właśnie to naczynko do blendowania. Tu się nakłada pokrywkę, mikserek i się blenduje. Taka sprytna rzecz. Kurczę. No, zapakowali w tą folię, jak nie wiem co. Czy wy to w ogóle widzicie, co ja robię? Czy wy widzicie, co ja robię? Otwieram serfeta. No, nie wiem, co razem z tą... Dobra, właśnie. Nie marudź. Połamiemy cię trochę. O. Złamimy ci kręgosłup, no, ale nie masz. Sera wrzucam. Się uwaliłem. Jak zwykle. Dodam teraz jogurtu naturalnego. Opakowania tego. A tego jogurtu wleję połowę. Ile tu jest w ogóle? Ja wam mówię, tu jest 500 gram. Ja wam mówię, ja robię bardzo wiele rzeczy gotując. Ja nie potrafię... Są youtuberzy, nawet niektórych znam osobiście, którzy podają z taką precyzją wszystkie składniki, ilość, jakość i strukturę i w ogóle molekularną i wszystko, a ja nie, no ja oczywiście sobie cenię takich youtuberów kulinarnych, którzy w ten sposób postępują, bo oni też ułatwiają życie, no ja może nie, znaczy ja ułatwiam życie inaczej, to znaczy mówię wam, wpierdzielcie pół opakowania tego jogurtu naturalnego, nieodtłuszczonego, greckiego zresztą, chyba, nie jest Lidla, jest, to nie jest grecki, łyżeczką i te jaja, i ten twarożek w postaci fety, i ten jogurt naturalny zmiksuję, tylko że ja do zmiksowania, no i mili, wyłączę kamerę, bo pójdę, po pierwsze hałas, a po drugie pójdę do stanowiska pracy numer 6, czyli tam, bo tam są kontakty, ale zanim to zrobię, dosypię jeszcze przypraw, które już używałem wcześniej. Jest to gałka muszkatłowa. Tu wsypałem pół łyżeczki na moje oko. Cynamonik. Tu wsypałem pół łyżeczki na moje oko. I kolendry zmielonej. Dokładnie te same przyprawy, które używałem wcześniej na moje oko. I pójdę to zmiksować i wrócę do Was. No, piekarniczek już sobie chodzi, ten garnek pójdzie nam tutaj. Ten sos mam zrobiony, czyli zmiksowany, ten ser, o którym mówiłem wcześniej. Mam tu ser żółty przygotowany. A teraz Wam mówię, o co chodzi. Czy mnie widać w ogóle? Muszę sprawdzić. Tak, widać Cię, Michaelu. Oj, Michaelu, taki jak Ty jest na wielu. Żeby nam się nie rozpierdalało, w sensie w czasie wyciągania z już upieczonego, ja wylewam część tego sosu na dno. On się zetnie i zapiecze i zrobi się z tego twarda taka skorupka, która będzie podłogą. A żeby temu pomóc, przysypię to również trochę serem. A żeby koledzy z pracy dostawali orgazmu, to jeszcze posypię to pietruszką. Czemu nie? I origano, czyli oregano. Co to tu jest? No. I to mamy teraz zrobione. Pum, pum, tarara. I na to nałożymy grzecznie i bezpiecznie naszej masy. Czekajcie, muszę chyba jakąś inną łyżkę wziąć. Mamy inną łyżkę? Tak, mamy. I nałożę tą właśnie masę sosowo-makaronową syru. Tu. Nie będę mówił teraz. Proszę bardzo. No zapiekana będzie, no co? Tak sobie nałożę jedną warstwę.
docisnę. Wyleję tego sosu trochę na górkę. Posypię garścią sera. Nie wiem, ile to jest w łyżeczkach, gramach i w innych jednostkach miar. Po czym dodam kolejną warstwę sosu mięsno-pomidorowo-makaronowego na górkę do punktu. Takie cudo. Załaduję za chwilę do piekarnika na stopni 150 i będę tak piekł, aż zauważę, że sos i tu jest właśnie ten, niektórzy podają, bo bardzo często vlogerzy kulinarni podają czas. A ja nie podaję czasu, bo piekarniki są różne. Ja podaję moment, w którym jak otworzycie piekarnik i zobaczycie, no ważne, żeby było wtedy naczynie szklane, bo wtedy widać przez szybki. Jak zauważycie, że sosik nie puszcza bąbelków, czyli nie odparowywuje żaden płyn, to znaczy zapiekanka nie odparowywuje żadnego płynu, to znaczy, że zapiekanka już jest dobra. I wtedy na samą górę wysypujecie żółty ser i już na wyłączonym piekarniku zostawiacie. To się pięknie zapiecze. Bo to jest też taki myk, czekajcie, tu jest zrobione, ok. Jest taki myk, że całą zapiekankę przykrywamy i wkładamy do piekarnika. No minimum 30 minut, ale właściwie tak około 40. Potem sprawdzacie, czy faktycznie tutaj z boków nie widać bąbelków powietrza, które się unoszą, czyli nie odparowywuje żaden płyn. Wtedy odkrywacie, czy wyciągacie zapiekankę z piekarnika, odkrywacie, posypujecie resztą, polewacie resztą sosu. Chociaż nie, ten sos właściwie dodam teraz. Niech się dzieje, wola boska. Natomiast na koniec posypujecie tym żółtym serem. Wkładacie z powrotem do piekarnika, wyłączacie piekarnik i zostawiacie na ile chcecie. Temperatura i tak będzie opadać. No proszę, tak nam się ładnie zrobiło. No i tak wkładamy do piekarnika. Takie cuda, moi drodzy. I oto, moi drodzy, efekt końcowy naszego pasticcio, czyli zapiekanki greckiej z mięsem mielonym i makaronem i sosem. Się trochę przygrzało z jednej strony, ale nawet dobrze. Ser się pięknie zapiekł, skwerczy jeszcze i będzie co jeść przez cały tydzień tak naprawdę. Dla mnie, słuchajcie, dla mnie to jest, bo robię w międzyczasie jeszcze te kiełbaski greckie, ale dla mnie to z kilograma mięsa mielonego ja sobie zrobię jedzenie na cały tydzień. Do przyszłego piątku będę miał co jeść. Jeszcze sobie jakąś zupę trzepnę po drodze, na przykład żurek albo pieczarkową. No i będzie. Tak sobie gospodarzę. Także to jest właśnie efekt końcowy. Muszę po prostu przenieść ten garnek i żeby efekt końcowy, jak wygląda. Efekt końcowy jest gorący, bo wyszedł z piekarnika. Proszę bardzo. To jest moja zapiekana pasticcio. Fantastycznie. Teraz niech się ostudzi do rana i będę sobie... Bateria mi się rozładowała, więc no tak, jestem mistrzem montażu w ogóle, więc tylko dokończę, że jutro będę sobie to kroił w takie piękne trójkąciki i będę sobie codziennie zabierał do pracy to jedzenie. Tak, pokroję na cztery. Znaczy na cztery nie, bo to za dużo. Tego jest naprawdę dużo, słuchajcie. To ma takie dobre 10 cm wysokości, także jest dobre jedzonko. Do zobaczenia, kochani. Zapraszam do kolejnego gotowania ze mną. Składniki znajdziecie pod filmem. Opis czynności macie w filmie, więc musicie zobaczyć, jeśli chcecie sobie ugotować. No, to do zobaczenia wobec tego.